Dzień dobry Państwu, Konrad Chmioła. Miło mi powitać Państwa i zaprosić na serwis informacyjny. Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk wyszedł na wolność za poręczeniem majątkowym. Wcześniej usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnego uzyskania dyplomu MBA Collegium Humanum. Na jego podstawie miał wyłudzić 230 tysięcy złotych. Prokuratura zarzuca Jackowi Sutrykowi wręczenie korzyści majątkowej. Trzy kolejne zarzuty dotyczą przestępstwa oszustwa. Według medialnych doniesień prezydent miał kupić dyplom MBA. Wszystko w celu uzyskiwania świadczeń za zasiadanie w radach nadzorczych, które tego wymagały. Polityk nie przyznaje się do winy i wrócił do pracy. Nie ma w ogóle żadnego powodu, żeby przestać się zajmować miastem. Po to mnie wybrali mieszkańcy. I to jest sytuacja, która czasami się w życiu zdarza. Politycy Prawa i Sprawiedliwości mają inne zdanie i w tym celu złożyli do Rady Miasta uchwałę. Uchwała, która ma tak naprawdę jeden cel. Tym celem jest dymisja Jacka Sutryka, prezydenta Wrocławia, przerwania tych lat złych rządów. Poza prezydentem Wrocławia zarzuty usłyszał także jego współpracownik Marian D. Zarzuty i wniosek o areszt skierowano wobec prorektora uczelni Michała J. i jego żony. Śledczy wysunęli zarzuty także wobec Karola Karskiego. Były europoseł Prawa i Sprawiedliwości nie przyznaje się do winy. Z ustaleń GUS wynika, że inflacja wzrosła do 5%. W październiku najbardziej wzrosły ceny żywności, odzieży oraz rachunki za prąd. Niestety prognozy na kolejne miesiące nie są optymistyczne. Przewidywane odmrożenie cen energii na początku roku może pogorszyć sytuację. Z kolei niepewność w gospodarce uderza w przedsiębiorców i ich biznesy. Według Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w październiku wyniosła 5% i jest to najwyższy wynik od grudnia 2023 roku. A jeszcze niedawno, bo w ubiegłorocznej kampanii wyborczej Donald Tusk krytykował ówczesny rząd i zdawać się mogło, miał receptę na wszystkie bolączki spędzające sen z powiek Polaków. Boli was cena gazu, boli was cena prądu, boli was cena benzyny. No, nie ma chyba o czym dyskutować. Władza może kłamać, telewizja może kłamać. Ale liczby nie kłamią. Rzeczywiście, panie Tusk, liczby nie kłamią. Deficyt budżetowy na ten rok to 240 miliardów, a na przyszły rok około 290 miliardów złotych. Ceny podstawowych produktów szybują w górę, spółki Skarbu Państwa zaliczają kolejne straty, brak środków w ochronie zdrowia, wpływy do budżetu państwa spadają. Przykład pierwszy z brzegu, zwolnienia pracowników w PKP Cargo. Prace w spółce w ramach zwolnień grupowych straciło już 3700 osób. Jak udało nam się ustalić, wyrzucone z pracy osoby, mimo wcześniejszych zapewnie nie otrzymały 5-miesięcznego odszkodowania. Dotyczy to także tych pracowników, którym bardzo niewiele czasu pozostało do emerytury. Zwolnienia planowane są także w Poczcie Polskiej. Pracę ma stracić 9300 pocztowców, co może doprowadzić całą firmę do paraliżu. Zadyszka, jaką złapała polska gospodarka za rządów koalicji 13 grudnia, zdaniem ekonomistów, nie jest przypadkiem. Sygnałem, że rząd wstrzymuje inwestycje w własne spółek Skarbu Państwa, rząd daje sygnał dla całej gospodarki, że należy się przygotować na spowolnienie gospodarcze albo mniejszy przyrost gospodarczy, a to oznacza, że cały rynek przejmuje ten sentyment i zachowuje się, dostosowuje się do tego poczynania rządu, więc mamy samo taką nakręcającą się spiralę dezinwestycji. Co musi budzić niepokój, bowiem kolejne kroki rządzących nie napawają optymizmem. Śledztwo przeciwko Romanowi Giertychowi powinno zostać umorzone. Taka sugestia miała paść ze strony nielegalnej prokuratury krajowej w piśmie do prokuratury regionalnej w Lublinie. Wynika z ustaleń Gazety Polskiej Codziennie. Roman Giertych był jedną z 12 osób zatrzymanych w połowie października 2020 roku w związku ze śledztwem dotyczącym wyprowadzenia z deweloperskiej spółki Polnord około 92 milionów złotych. Sprawę komentowali uczestnicy programu Gość Dzisiaj, Danuty Choleckiej. Po to była akcja z Sutrykiem, po to też była akcja z Palikotem, żeby uwiarygodnić działanie prokuratury, która teraz będzie umarzała śledztwa wobec najważniejszych polityków stali kart Donalda Tuska, takich jak Grodzki. Sprawa skandalicznie umorzona, gdzie były świadectwa ludzi, którzy mówili, tak, wręczaliśmy łapówki. Prokuratura nawet nie zdecydowała się tego przekazać sądowi do oceny. I teraz sprawa Romana Giertycha, sprawa też bardzo poważna, którą do tej pory prokuratura prowadziła, no i przychodzi zlecenie. Ale jak pani sobie wyobraża, że główny prokurator RP, Roman Giertych, będzie odpowiadał?
Hiszpańska policja poinformowała o spektakularnym przejęciu ponad 4000 kg kokainy ze statku rybackiego płynącego pod panamską banderą. Operację przeprowadzono na wodach Atlantyku około 500 mil na zachód od Wysp Kanaryjskich. Zatrzymano 15 członków załogi. Akcje przechwycenia ładunku przeprowadziły hiszpańskie władze we współpracy z amerykańską agencją do spraw zwalczania narkotyków DEA. Śledczy monitorowali kurs statku już od początku listopada. Jednostka została zatrzymana w porcie Vigo. Hiszpania jest głównym punktem przemytu narkotyków do Europy ze względu na bliskie związki z byłymi koloniami w Ameryce Łacińskiej. Skonfiskowane ładunki z Panamy to kolejny cios wymierzony w sieci przemytników operujących na wodach Atlantyku. Prezydent-elekt USA Donald Trump spotkał się w czwartek z prezydentem Argentyny Javierem Milei na uroczystej gali w swojej rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie. Było to pierwsze spotkanie Trumpa ze światowym przywódcą od czasu jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich. Jak pisze argentyński portal Infobae, obaj politycy spotkali się na nieformalnej kolacji, w której uczestniczyli także współpracownicy Trumpa i przyszli członkowie jego administracji. Potem Milei spotkał się z przyszłym wiceprezydentem USA J.D. Vance'em. Następnie argentyński przywódca wygłosił na scenie przemówienie, w którym pogratulował Trumpowi wyborczego zwycięstwa. Podczas wydarzenia Milei, któremu towarzyszyła siostra i zarazem sekretarz generalny argentyńskiej prezydencji, Karina Milei, spotkał się między innymi z Elonem Muskiem oraz gwiazdami Hollywood, takimi jak Sylwester Stallone. Eksperci z Wise Capital oceniają, że bliskie relacje Milei z Trumpem mogą pomóc argentyńskiemu rządowi w wynegocjowaniu korzystnej umowy handlowej z USA, co jest kluczowe w kontekście ambitnych planów gospodarczych Milei. Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie i zaufanie. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu Telewizja Republika może się rozwijać i budować naszą nową siedzibę, gdzie prawda i tradycyjne wartości zawsze będą na pierwszym miejscu. Teraz zbieramy fundusze na zakup nowych kamer do studia. Dziękujemy, że chcą Państwo być częścią Domu Wolnego Słowa. Dziękuję za uwagę. To wszystko w tym serwisie.